Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Zielony Listek, z tej strony Paulina. Będzie to oczywiście kolejny roślinny film. Dzisiaj postawiłam na takie zestawienie kilku ulubieńców minionych wakacji, które były głównie sfokusowane na mojej drodze działce, na roślinach ogrodowych. Moje rośliny domowe bardzo oberwały, kilkanaście doniczek niestety jakby wyleciało z tej mojej kolekcji, natomiast są rośliny, które rosły ładnie i mimo wszystko mnie zaskoczyły. Także tutaj w towarzystwie tej kawusi oto będę Wam opowiadała o moich ulubieńcach. A jeszcze przy okazji, kochani, taki ładny kubeczek nabyłam w Sinsayu w ilości 4 sztuk ostatnio. Bardzo mi się te kubki spodobały, są duże, fajne do herbatki albo do takiej kawy. Także już nie przeciągając, bierzemy się za pierwszą roślinę. Jak widzicie, roślinek tam na stole jest sporo, ale nie będę Wam od razu wszystkiego pokazywała, po prostu będę Was po kolei zaskakiwać. Na pewno już kojarzycie, moi drodzy, tą doniczkę, jedną z moich ulubionych. Kochani, tą Sansę mieliście okazję zobaczyć wiele razy na mojej działce. Ja ją trzymałam na dworze przez ten sezon. Jest to Sansevieria Moonshine. Chciałam Wam powiedzieć tutaj o niej tyle, że przyniosłam ją już z działki. Zobaczycie, jak ją zabieram na kolejnym filmie, pierwszym lub drugim działkowym, które są w planie. I słuchajcie, przez sezon na działce na dworze ona po prostu bardzo, bardzo odżyła. Stała w miejscu w domu przez cały czas, a dostała po prostu dworu, bezpośredniego słońca, powietrza i spójrzcie, wypuściła tu w środku nową, piękną, malutką rozetę, na którą czekałam w warunkach domowych bardzo, bardzo dużo. Oraz tutaj tego babyka, grubaśnego, pięknego. Jest ta Sansa już naprawdę, o! Ułamałam liść. Jest ta Sansa już w doniczce takiej, że tutaj jest naprawdę mocno, że jej się tutaj nie da... O, ledwo ją tu wyjęłam. Dobrze, że się ją da wyjąć. Słuchajcie, w malutkiej doniczce, która już jest totalnie przyblokowana, także ona tutaj będzie lada moment do przesadzenia, aż teraz jej się boję dotykać. Bardzo ładnie jej się urosło, te liście ma takie dorodne. Tą Sansę kupiłam dzięki uprzejmości Ilonki naszej od Makram. Także słuchajcie, widzicie, jak widzicie, ma się ona dobrze. No, potrzebuje po prostu szybkiego przesadzenia, a jest już na liście roślin do przesadzenia do pewnego odcinka specjalnego. Chciałabym też Was prosić przy okazji właśnie dzisiejszych ulubieńców, żebyście zostawiali w tym, pod tym filmem w komentarzach pytania, jakie do mnie macie. Jakiekolwiek. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć, bo będę nagrywała zaległe Q&A. Kiedyś też na społeczności wrzucałam, ale po prostu nie zdążyłam tego nagrać. Takie małe ogłoszenie. Pamiętajcie proszę o zostawieniu komentarzy, zadaniu mi pytania, jeżeli macie taką ochotę. Natomiast kolejną hoją, która jakby no mimo swojego wyglądu takiego wiecie, delikatnie gdzieś pouszkadzanego, popalonego przez słońce, tu dotykała na przykład szyby, roleta ją tu poturbowała. Jest to hoja Loki, kochani. Hoja Loki, która mimo właśnie upałów, mimo mojej nieobecności w domu, rzadkiego podlewania, dała radę. Zobaczcie, wygląda całkiem nieźle. Ona była bardziej bujna, ale była tutaj na dole ucięta przy tyłku, dokładnie gdzie teraz palcem pokazuję, ponieważ mi zmarzła i cały ten bujny pióropusz, który wcześniej wypuściła, był niestety przemarznięty do obcięcia. Uratowała się ona właśnie od tych trzech małych listków. Znowu, może nie taki gęsty i bujny ten pióropusz wypuściła, ale żyje, rośnie, wypuszcza co róż to nowe listki, spójrzcie. Uwielbiam młode liście hoi, są takie delikatnie aksamitne, takie no delikatniutkie, no i ona jeszcze mi tu postanowiła chyba trzeci czy czwarty raz już zakwitnąć. Zobaczcie, mamy tutaj jeden kwiatostan i zaraz nad nim są już kolejne. Ten listek nie wiem czemu, aha wiem, na nim żerowały mi mszyce. Wiecie, że miałam ostatnio problem z mszycami, to też mszyce właśnie mi poturbowały ostatnio kilka hojowych młodych liści. Natomiast hoja prezentuje się tak w pełnej okazałości.
Przydaje się też rearanżacja, jeżeli chodzi o podporę. Coś tutaj będę musiała pozmieniać, bo nie do końca mi się podoba. Natomiast no póki co ta drabinka jej w miarę służy. Tutaj wiadomo, trzeba jeszcze dziewczynę przypiąć, żeby nie odchylała się. Także hoja Loki, kochani, daje radę, dała radę też w te wakacje. I myślę, że po niej możemy przejść do kolejnej roślinki. A jeszcze będzie sporo hoi dzisiaj. Zanim hoja, to kolejna porcja zwierzyń, kochani, i kolejna roślinka niehojowa. Druga z trzech, które będą Wam zaprezentowane w tym zestawieniu. Moi drodzy, widzicie tutaj przepięknego, przeuroczego, przesłodkiego malucha. Jest to Scindapsus mangurai, który ku mojemu zaskoczeniu, który pomimo niedoświetlania, niedogrzewania tego pudełka na regale Vizio, no przetrwał i jeszcze wypuścił mi teraz na koniec, w ostatnich tygodniach, jak już trochę mi wracała chęć do roślin, wypuścił mi tego malutkiego, słuchajcie, listka. Przecudnego, pięknie wybarwionego. On się też tutaj pięknie ukorzenił. Tutaj widzę taki malutki korzonek. Tutaj w ogóle, jak ja się cieszę, że też wróciła mi radość z doglądania tych korzeni, tych kubeczków. Wiecie, jakiego ja miałam, jaką miałam fazę, jakiego miałam kręćka na punkcie roślin, rozmnażania, różnych nowych gatunków i tak dalej. No to mi już powoli wraca. Dlatego cieszę się z tego mangureja, że właśnie on, jako jedyny z tych wszystkich sadzonek od Rare Plant Depot, które sobie kupowałam na walentynki, one dopiero teraz zaczynają mi się ruszać po ukorzenieniu. Ja je teraz też codziennie dopieszczam, doświetlam, no bo chcę, żeby jednak to wszystko mi w końcu zaczęło rosnąć, bo wiecie, tyle kasy wydane na te jednolistne sadzonki i na razie radości do tej pory z tego nie było. No do tej pory, bo jest pierwszy listek, oznaka zmian. Bardzo się cieszę, no więc ta mała sadzonka też tutaj kolorowa musiała bo zobaczcie, jak on jest przepięknie wybarwiony. Jeszcze sobie popodziwiajmy. No on tutaj musiał się znaleźć w tym zestawieniu dzisiejszym. No i teraz, żeby może nie było nudno, no to znowu sobie sięgniemy po hoję. Nie tą największą, ale może po tą. Jest to hoja Finlaysoni Aleia Garden. Chciałam Wam ją pokazać, ponieważ ja ją tutaj mam od tego jednego liścia, jak widzicie. Ten liść jest już troszeczkę też taki nadszarpnięty, że tak to ujmę, natomiast te wszystkie listki pozostałe są wypuszczone, te wcześniej troszkę. Ona w ogóle wypuściła mi też niedawno ten pęd tutaj i bardzo mocno zastygła we wzroście. Bardzo długo się nic nie działo, dopóki ostatnio nie zauważyłam, że wyszedł ten nowy pęd. No i zobaczcie tego pięknego nowego liścia. To właśnie w hoi Aleia Garden uwielbiam. Ciemne, takie błyszczące, wyraźnie zarysowane liście. Ma taki fajny vibe hoi Finlaysoni. Ta hoika jest taka ciemna, ale jednocześnie ma takie trochę pofalowane. Każdy ten listek ma pofalowane brzegi. Zobaczcie, jest po prostu piękna. Jedna z naprawdę piękniejszych. Ten kolor zieleni jest też taki ciemno-szmaragdowy, ciężko mi go określić. No i tu jeszcze wzięła się do roboty, zobaczcie, idzie kolejny listek, który niestety widzę, że jest trochę chyba zjedzony przez przędziorka, czy mi się dobrze wydaje, czy nie, od spodu, tak jakby. No ale mam nadzieję, że urośnie mimo to. Będę musiała jakiś prewencyjny oprysk dać. Jak już Wam wspominałam, młode hojowe liście lubię najbardziej, a szczególnie gdy rosną duże, ładne i zdrowe. Hoja Finlaysoni Aleia Garden z kilkulistnej sadzonki to już, myślę, będzie się fajnie działo. Także bardzo, bardzo się cieszę. Tylko jeszcze do jesiennego spa muszę tą hojkę koniecznie zaprowadzić. No dobrze, moi drodzy, jak widzicie, teraz będzie inna roślinka niż hoja, a mianowicie pokażę Wam tutaj mojego filodendrona Painted Lady, który dostał tymczasowo ten palik z Green Print 3D po mojej monsterze Thai Constellation. Tu jest ten piękny half moonowy listek.
Reszta liści, moi drodzy, zobaczcie, jak ona może, ta Painted Lady, nie być ulubieńcem, jak ona takie pięknie wybarwione, ogromne liście wypuszcza. Zobaczcie, różowiutka łodyga, to jest jedyny filodendron akurat, który mi stoi na wolności, poza witryną, bo w witrynie mam jeszcze dwa takie bardziej z wybarwieniami, ale to też się dowiecie w filodendronowym odcinku, który niebawem ukaże się na kanale. I zobaczcie, tutaj jest piękny listek. Ona też musiała dostać oprysk, to jest jeden ze starszych, z którym do mnie przyszła. Tutaj jest cudny liść, duży. Wybarwia się ona przecudnie, zobaczcie. Ja się naprawdę w niej zakochałam. Myślałam, że nie będę na nią miała miejsca, ale słuchajcie, znalazłam przy zachodnim oknie na nią miejsce, więc absolutnie jej się nie pozbywam. Nie pozbędę. Spójrzcie, jaki przepiękny najnowszy liść. No to jest sama radość i czysta przyjemność obserwować, jak ona rośnie. O, tak się teraz prezentuje. Tak się teraz prezentuje. Wybaczcie, że wam tak pokazuję troszeczkę, wiecie, nie z tej strony może co trzeba, ale myślę, że ten widok i tak nasyci nasze oczy pozytywnie na zielono, tak jak wszyscy lubimy. Patrzcie, no po prostu to jest miód na moje serce. Jestem dumna z tej rośliny, mam ją od małej sadzonki. Także słuchajcie, są takie rośliny, które z czasem kradną nasze serca i ona się do nich właśnie zalicza. Jest przepiękna. Filodendrona jeszcze jednego bym chciała mieć na wolności. Bardzo tęsknię i ubolewam nad porażką i tęsknię za filodendronem Majestic. Mam nadzieję, że kiedyś go sobie odkupię. Za oknem właśnie zaczęło padać. Dzieciaki wracają ze szkoły. Słuchajcie, jest takie jesienne popołudnie, takie troszkę mroczne. Ogólnie lubię taki klimat. Stół się trochę ubrudził od tych roślin. Będę musiała zaraz tutaj pomyć. Kolejna roślina, może cukiereczka mojego, zostawię jako wisienkę na torcie. A teraz wam pokażę może... Kochani, zobaczcie na to cudo, na tą piękną, kolorową kulkę. Wracamy oczywiście do hoi. Przez te wakacje hoja Kentiana variegata po prostu jest tak do schrupania, tak mnie zaskoczyła. Jak wiecie, ja ją kupiłam tutaj od góry, miała kilka pędów, takich króciutkich. Dosłownie ledwo wystawały z ziemi, a zobaczcie, po prostu ona w południowym oknie oszalała. Jest to moja ulubienica, która nawet bardziej mi się podoba. Bardziej skradła moje roślinne serducho niż hoja Heuskaliana variegata, którą też straciłam. No dużo roślinek mi wypadło. Tamtą przesuszyłam, tą Heuskalianę variegatę, ale słuchajcie, cena jej spadła, może sobie też odkupię. No wam tylko chcę zapowiedzieć, kochani moi, zwłaszcza ci widzowie, którzy tęsknią za hojowymi odcinkami, że tutaj będzie walka z odbudowaniem trochę hojowej kolekcji. Natomiast skupmy się teraz na tej Kentianie. Jest ona tak piękna, tak cudowna, tak mi się podoba za każdym razem, jak na nią patrzę. Po prostu do schrupania. Ona nie mogła nie być w tym zestawieniu letnich ulubieńców. Witalna, piękna roślinka, która cieszy, już pięknie się przewiesza. Cieszy oko niesamowicie, jest mega wdzięczna. Tutaj jest taki jeden zielony pędzik. Słuchajcie, nawet bym sobie mogła go uciąć, ukorzenić i mieć po prostu zwykłą kentianę z takimi czarnymi obrzeżami na liściach. Taka China Beans, czy to kentiana po prostu zielona. Nie wiem, czy to jest już w końcu Wajeti variegata, czy po prostu kentiana variegata. No trzeba będzie to kiedyś zgłębić, natomiast nie jest to najważniejsze. Cudna, cudna roślinka, no i też w takich moich kolorach fajna wariegacja. Tutaj młode listki, przepięknie różowe, południowe słoneczko je służy i ona, moi drodzy, jako jedna z nielicznych hoi, które mam, rośnie sobie nadal w bigosie. Pięknie się trzyma w bigosie, rośnie bez problemu, bardzo serdecznie polecam. To już nie są te czasy, kiedy właśnie była za taką sadzonkę po 350 zł, już można ją za 40 zł dorwać. Teraz się tutaj przymierzam do tej największej mojej perły dzisiejszego odcinka. Jest to hoja, która zyskała nową donicę. Pokazywałam wam ją w ostatnim plenturze. Jedna z moich ulubionych donic z Family and Home. Z taki sklep, który kiedyś zieliska na starej szafie polecała i ja po reklamie u pani Wandy też tam kiedyś złożyłam jedno zamówienie i to jest ta donica właśnie, którą mam.
No spójrzcie w pełnej okazałości, dlaczego ta choja jest moim ulubieńcem. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Jak stała jeszcze na parapecie w kuchni, to była taka mała. Natomiast co się stało po wakacjach? To się stało po wakacjach. I dlatego po prostu ja tą choję kocham coraz bardziej. Spójrzcie na tego ogromnego liścia. On tutaj ma, nie wiem, 20 cm. Może nie średnicy, ale po prostu jest ogromny. Mamy jeszcze taki duży liść tutaj. Tutaj jest. Oraz ten jest młody, rośnie. No to to jest po pierwsze. Liście, jakie ta choja zaczęła produkować, zadziałało bardzo na jej plus. Duże, takie mięsiste, fajne te ciapki z plaszu, naprawdę ja się tutaj tym liściem zachwycam i faktycznie jak tutaj było, jak zobaczyłam tego, zwłaszcza liścia, no to tak sobie pomyślałam, o wow, tu się naprawdę dzieje super. Mało tego, tu idzie nowy pęd, właśnie od tego liścia, jeszcze się ona rozgałęzi. Pod tym dużym liściem, jak widzicie, jest szypułka, która mi kwitła. Tu jest szypułka, która... Tutaj też jest szypułka, która mi kwitła. Tu jest szypułka, która kwitła. Generalnie tutaj, o, z tyłu też. Z tyłu ta choja wygląda tak. Tu też jest szypułka, która mi kwitła, taka już też starsza. Tu widzę na małym listku, który wypuszcza już mszyce, więc bardzo mszyce próbują mi pokrzyżować moje szlaki, jeśli chodzi o choję. Rośnie ta choja oczywiście w keramzycie, w takim gruzie. O, doniczka trochę pomazana przez syna czy córkę. No ale zobaczcie, czy to nie jest miód na serce popatrzeć na takie piękne liściory. Zwłaszcza, że ta chojka też mi kwitła. Minimum 2 razy w tym sezonie. Ja też te kwiaty przegapiałam. No, jest naprawdę przepiękna. Jest to jedna z większych choi u mnie. Dlatego tutaj tak się nad nią pochylam i tyle uwagi jej poświęcam, bo też nie zawsze jest okazja, żeby tak sobie fajnie porozmawiać o tych niektórych roślinach, także dzisiaj bardzo się cieszę, że mogłam sobie z Wami omówić i obejrzeć te rośliny z bliska. Choja Michele we własnej osobie, naprawdę jedna z moich ulubienic i też takie choje po prostu kradną moje serducho. Dobra, odstawię sobie tego giganta i jeszcze Wam pokażę jedną rzecz na zakończenie. Spójrzcie, jakie piękne astry mi wyrosły na działce. To są te astry peoniowe. Mam 2 ogromne krzaczory astrów, właśnie fioletowo, różowo, liliowo, białych i po prostu jestem tak zachwycona. To jest taki kryształowy wazonik od teściowej, kiedyś dostałam i taki bukiecik sobie przywiozłam z działki. Jeden bukiet takich zwykłych, kolorowych astrów to też zanieśliśmy do pani z piekarni naprzeciwko, żeby jej tam podziękować. Nam zawsze chlebek odkłada. Dobrem się trzeba dzielić i tutaj zobaczcie, no po prostu fajnie jest sobie też pooglądać ładne rzeczy, więc chcę również Wam pokazać ten bukiecik, bo on tutaj stoi już mi 4. dzień. Na stole i po prostu bardzo cieszy. Jest naprawdę piękny według mnie. O, tam sobie stoi pod anturium. No właśnie. Jeszcze w ostatnim planturze nie pokazałam Wam tutaj tego antka, który przyniosłam. Antek Anturium clarinervium. Zobaczcie, ten duży liść niestety mi tam gdzieś zaczął podsychać brzydko. Ten się jeszcze ładnie trzyma. Jest bez uszkodzeń. Zostają mi te 2 duże liście. No i wypuszcza w końcu nowego. Jest póki co nieuszkodzony. Myślę, że małe, znaczy nie małe, no bo one rosną, ale te młode listki anturium to też jest fajny widok, żeby sobie pooglądać. Też jest coś miłego, kochani, dla oka. Więc mam nadzieję, że ten liść urośnie duży i ono też będzie przesadzane. Jak Wam powiem, od kiedy ono nie jest przesadzone na jednym z kolejnych filmów, to mnie zaszczelicie. A póki co biorę, kochani, kawkę, póki jeszcze mogę, póki mnie jeszcze nie ścigacie. Mam nadzieję, że zostawicie komentarz z Waszym pytaniem. Pod tym filmem możecie w sekcji komentarzy zostawiać właśnie
swoje pytania, że zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie, jeżeli chcecie więcej roślinnych filmów na moim kanale i żebyście byli na bieżąco, to zachęcam, jeżeli tylko macie ochotę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę pysznej kawki. Do zobaczenia. Pa, pa.